Cześć, witam ponownie na kanale. Jeśli jesteście tutaj pierwszy raz, to ja jestem Natalia, a to jest Krym Natalia. I tutaj przedstawiam historie kryminalne, takie, które zostały rozwiązane, bądź wciąż są pod znakiem zapytania. A dziś przychodzę do Was ze sprawą Michaela Danahy, niespełna 5-letniego chłopca, którego porwanie / zaginięcie poruszyło całą Kanadę i Stany Zjednoczone. Ale zacznijmy od początku. Michael Wayne Danahy urodził się 12 maja 1986 roku w Victoria w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie, a jego rodzicami byli Crystal i Bruce Danahy. 24 marca 1991 roku matka chłopca brała udział w treningu kobiecego zespołu piłki nożnej, a synek wraz z Bruce'em mieli jej kibicować na widowni. Trening odbywał się około godziny 12:30 w szkole podstawowej Blanchard, a tuż obok podstawówki znajdował się plac zabaw, który wzbudził zainteresowanie w chłopcu. Jak to w każdym kilkuletnim dziecku. Michael zaczął prosić swoją mamę, by pozwoliła mu się pójść tam pobawić, ponieważ było to tylko parę metrów dalej. Crystal przyznała, że w tamtej chwili odczuwała dziwny niepokój, że przeczuwała, że coś może być nie tak, ale nie zdawała sobie sprawy konkretnie co. Wiedziała, że za moment przyjdzie Bruce i Michael tylko kilka minut będzie sam. W dodatku miała duże zaufanie do chłopca, ponieważ był wyjątkowo grzecznym i spokojnym dzieckiem. Zawsze słuchał się tego, co mówili mu rodzice. Gdy kazała mu gdzieś zostać, to dokładnie to robił i tym razem było tak samo. Powiedziała, że ma zaczekać na tatę. Chłopiec przytaknął i pobiegł się bawić. Tego dnia Michael był ubrany w niebieską kurtkę z kapturem, koszulkę z żółwiami ninja, spodnie rugby i niebieskie trampki. Gdy chwilę później Bruce zjawił się na miejscu, po chłopcu nie było śladu. Początkowo byli przekonani, że pewnie gdzieś zawędrował i chodzi gdzieś po okolicy, ale z minuty na minutę sytuacja stawała się coraz bardziej niebezpieczna. Jeśli chodzi o zaginięcia dzieci, każda minuta jest kluczowa, a w poszukiwanie Michaela zaangażowało się 50 osób. Gdy rodzice wiedzieli już, że chłopca nie ma w okolicy, postanowili pójść do pobliskiego domu i skorzystać z telefonu. Z racji, że nie było jeszcze wtedy komórek, musieli skorzystać z telefonu stacjonarnego. Michael dosłownie rozpłynął się w powietrzu od tak. Jego zniknięcie było tak nagłe, że policja zakwalifikowała go od razu jako uprowadzenie, a nie jako zaginięcie. Wiedzieli, że było to niemożliwe, by chłopiec sam gdzieś poszedł, nie zostawiając żadnych śladów. W okolicy nie było odcisków małych butów, czy też żadnych informacji o tym, że jakikolwiek świadek widział błąkające się dziecko. Wszyscy detektywi z Departamentu Policji w Victoria zostali wezwani do udziału w śledztwie. Setki wskazówek i informacji zaczęły napływać do biura policyjnego z godziny na godzinę. Wszystkie były z Kolumbii Brytyjskiej i całej Ameryki Północnej, a policjanci mieli o tyle związane ręce, że wtedy musieli wszystko przepisywać na kalce i sortować ręcznie. Nie było komputerów ani żadnego sprzętu, które usprawniłoby ich pracę. Policja otwarcie przyznaje, że gdyby dysponowali takimi technologiami, jakie są dziś, gdyby techniki DNA były tak rozwinięte oraz gdyby był taki dostęp do kamer, to prawdopodobnie sprawa zostałaby bardzo szybko rozwiązana. Departament Policji w Victoria zaangażował całe swoje zasoby w poszukiwania Michaela. Sprawdzano każdy trop, wszystkich przestępców z okolicy i każdego, kto tego dnia był w pobliżu. Nie byli w stanie odkryć wielu informacji poza raportem odnośnie mężczyzny między 40 a 50 rokiem życia, który miał kręcić się w okolicy placu zabaw oraz brązowej furgonetki, która miała tamtędy kilka razy przejeżdżać. Poza tymi niepewnymi relacjami świadków nic więcej nie wyniknęło. Zaginięcie Michaela zapoczątkowało jedno z największych dochodzeń policyjnych w historii Kanady, ponieważ jak dotąd policja otrzymała już 11 tysięcy wskazówek. Sprawa ta przez wiele lat była tematem przewodnim i była relacjonowana w całej Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Twarz Michaela znajdowała się po prostu wszędzie, na kartonach od mleka, w gazetach, w telewizji. Żyjąc w latach 90. w tamtej okolicy, nie było mowy, by nie znać Michaela Danahy i jego historii. Pomimo tak ogromnej liczby wskazówek i nagrody w wysokości 100 tysięcy dolarów,
Policja nadal nie ma żadnych solidnych tropów w tej sprawie. Miesiąc po zniknięciu chłopca próbowano odtworzyć bieg wydarzeń z 24 marca. Detektywi przyjechali ponownie do szkoły podstawowej, użyli brązowej furgonetki. Zdało się to jednak na nic, nie udało im się uzyskać żadnych nowych informacji. W 2006 roku doniesienia o młodym mężczyźnie, który wyglądał jak Michael i który mieszkał w Kolumbii Brytyjskiej od 1991 roku, tchnęły nowe życie w sprawę. Przez kilka tygodni stacje podawały informacje, że sprawa Michaela Danahy została ponownie otwarta po tym, jak pojawiło się kilka mocnych tropów, które być może pozwolą wyjaśnić, co się z nim stało. Jednak badania DNA szybko obaliły tę teorię. Okazało się, że młody mężczyzna nie był Michaelem i wszystkie zebrane dotąd informacje można było wyrzucić do kosza. Na początku 2009 roku policja znalazła plakat Michaela Danahy w mieszkaniu Vernona Sidesa. 60-letni Vernon Sides miał wyznać swoją psychiatrze, że jest odpowiedzialny za morderstwo dwójki dzieci. Miał ich zabić, gdy był zaledwie w wieku 12 lat w 1959 roku, a zmusił go do tego inny mężczyzna, który go wcześniej porwał. Czy rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce i ci rzekomi chłopcy nie żyją, nigdy nie zostało to oficjalnie potwierdzone. Co jest wiadome, to to, że Vernon miał chorą obsesję na punkcie zaginionych i zamordowanych dzieci, a zwłaszcza małych chłopców. Poza plakatem Michaela w jego domu znaleziono również ulotki dotyczące zaginięcia Jacoba Wetterlinga, którego sprawa została niedawno rozwiązana. Vernon udał się kiedyś do matki Jacoba i podawał się za medium, które miało pomóc jej w dojściu do prawdy odnośnie tego, co stało się z jej synem. Kobieta jednak na szczęście zorientowała się, że coś jest nie tak i podziękowała mężczyźnie za przedziwną propozycję. Poza niepokojącymi ulotkami znaleziono również w jego domu urządzenia do niewoli, obrazy przedstawiające tortury dzieci oraz odrażające zdjęcia z udziałem dzieci, których żaden normalny człowiek nie miałby w posiadaniu. Jednak żadne fizyczne dowody łączące go z morderstwami nie zostały odkryte w czasie przeszukiwania domu. Policja powiedziała, że nie ma sposobu, by udowodnić, że Vernon Sides był w jakikolwiek sposób powiązany z zaginięciami czy morderstwami dzieci. Nie ma teraz nawet możliwości, by go przesłuchać, ponieważ mężczyzna zmarł najprawdopodobniej z przyczyn naturalnych i nawet jeśli miał jakąś tajemnicę, to zabrał ją ze sobą do grobu. W 2011 roku, na 20-lecie zaginięcia Michaela, nadzieja na nowo pojawiła się w życiu rodziny Danahy oraz policji, ponieważ pojawił się mężczyzna z Chase, który rzekomo miał przypominać chłopca. Jednak i tym razem badania DNA potwierdziły, iż mężczyzna nie był Michaelem Danahy. W 2013 roku kolejny możliwy przełom pojawił się, gdy mężczyzna o nazwie użytkownika Chanakals napisał na tablicach ogłoszeń Chanaks.com, oficjalnej strony drużyny hokejowej z Vancouver, że policja przyjeżdża po test DNA. Poprosili oni o próbkę krwi mężczyzny z Surrey, który nie chciał podać swoich danych, ale udostępnił swoje zdjęcie. Według detektywów mógł być potencjalnie zaginionym chłopcem oraz wielu internautów twierdziło, że mężczyzna przypomina osobę ze zdjęcia poglądowego tego, jak Michael mógł wtedy wyglądać. Przyznam, że jest to możliwe, by doszukać się w tych zdjęciach podobieństw, ponieważ mężczyźni rzeczywiście mają kilka wspólnych cech. Jednak już 9 września 2013 roku badania DNA ponownie obaliły tę tezę. W 2016 roku minęła 25. rocznica zaginięcia Michaela i do dziś napływają wskazówki od społeczeństwa, szczególnie w rocznicę jego zaginięcia każdego roku. Aktywnie prowadzony jest również fanpage na Facebooku oraz strony internetowe, gdzie właśnie można wysyłać potencjalne tropy dla śledczych. W 2020 roku TikToker o pseudonimie Stranger Danger znalazł koszulę, którą Michael miał na sobie w momencie zaginięcia. Rzadka koszulka w żółwiej ninja, o której już wcześniej wspomniałam, została znaleziona zanurzona pod wodą. Jednak gdy rodzina Michaela skontaktowała się z TikTokerem, przyjrzeli się części garderoby i potwierdzili to, że niestety
Nie jest to ta sama koszulka, którą miał na sobie Michael 24 marca 1991 roku. Sprawa Michaela pozostaje otwarta, a funkcjonariusze wciąż są zaangażowani w aktywne śledztwo. Zarówno policja, jak i rodzina Michaela mają nadzieję, że pewnego dnia pojawi się wskazówka, która da im odpowiedź na temat miejsca pobytu Michaela lub chociaż tego, co mogło się wydarzyć tego feralnego marcowego dnia. Wielu mieszkańców Wiktorii wspomina dzień zaginięcia Michaela jako utratę niewinności miasta, ponieważ wcześniej społeczność była ze sobą bardzo zżyta i każdy miał do siebie duże zaufanie. Dzieci były przekazywane z rąk sąsiada do innego sąsiada. Po prostu społeczeństwo, które żyło jak jedna wielka rodzina, zostało okrutnie skrzywdzone przez osobę, która prawdopodobnie wykorzystała ich bezgraniczne zaufanie do swoich niecnych planów. Oglądając wywiad z Crystal Danahy, przyznam, że jestem pod wrażeniem tej kobiety. Jest ona niezwykle silną osobą. Mówi otwarcie o tym, jak cała sytuacja wpłynęła na jej małżeństwo i rodzinę. I przyznała, że pomimo tego ciosu, który otrzymali od losu, wciąż są razem. Niewiele par utrzymuje się ze sobą po takich ciężkich sytuacjach. W 2012 roku Valerie Green napisała książkę o zaginięciu chłopca pod tytułem Vanished i opowiada ona nie tylko o tragicznych okolicznościach, ale również o tym, jak radziła sobie cała jego rodzina z tą sytuacją. Crystal opowiedziała również o prowadzeniu fundacji, której jest prezesem. Fundacja ta nazywa się Child Find i pomaga właśnie rodzinom, którym dzieci zaginęły, ponieważ, jak przyznała Crystal, jeśli się tego nie przeżyje, nie jest się w stanie zrozumieć, co czuje taka osoba. W 2002 roku natomiast użyła swojego głosu, by wprowadzić Amber Alert w całej prowincji i od tamtego czasu jest on dostępny niemalże w całej Kanadzie. Jest przekonana, że gdyby w 1991 roku istniało coś takiego jak Amber Alert, to zaginięcie Michaela nie miałoby miejsca, a nawet jeśli by miało, to chłopiec na pewno zostałby odnaleziony. Społeczność Eskimod organizuje coroczną imprezę charytatywną o nazwie Michael Danahy Keep the Hope Alive w celu zebrania pieniędzy dla Child Find. Wydarzenie to jest organizowane przez siostrę Michaela, Caitlin. Sprawa ta jest nie tylko interesująca, ale też jednocześnie bardzo irytująca, ponieważ tak naprawdę nie wiadomo, co się wtedy wydarzyło. Jest tak mało informacji i o wiele za mało poszlak niż powinno być. Najbardziej pozytywną wersją wydarzeń jest ta, w której Michael został uprowadzony do innej rodziny i nieświadomie wiedzie teraz godne, szczęśliwe życie. O innych wersjach, które mogły się wydarzyć, wolę nie myśleć. Mam nadzieję jednak, że rodzice chłopca dowiedzą się, co się z nim stało, dożyją tego momentu, nawet jeśli miałoby to być 40 czy 50 lat po jego zaginięciu. A z mojej strony to wszystko na ten temat. Chciałam Wam bardzo podziękować za tak pozytywne opinie i odbiór tego kanału. Nie spodziewałam się, że urośnie on tak szybko do takich rozmiarów, a uwierzcie, że dla mnie to już jest spory sukces. Cieszę się, że tak to odebraliście i dziękuję za to, że jesteście. Trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce. Cześć!